piątek 23 lutego już po raz trzeci w sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyła się coroczna gala sportu. Od 3 lat w Dzierżoniowie, jeżeli chodzi o wsparcie sportowców, chcemy ich wspierać poprzez właśnie galę sportu. Nie jest łatwo wybrać najlepszych sportowców w Dzierżoniowie, chociaż w tym roku kapituła pracowała bardzo mocno. Nie ukrywam, że mieliśmy pewnych faworytów, którzy brali udział w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, a jesteśmy takim specyficznym miastem, musimy brać pod uwagę także drużyny zespołowe. Mam nadzieję, jestem przekonany, że wybór kapituły po raz kolejny potwierdzi, że dokonaliśmy dobrych wyborów, ale też sportowcy, którzy zostaną wyróżnieni, będzie dla nich to motywacja do kolejnej pracy, zdobywania kolejnych medali. Taki mamy cel. Cieszę się, że w kapitule działają przedstawiciele różnych klubów, różnych organizacji. Chcemy, żeby ta decyzja była podejmowana w jak największym gronie, dlatego co roku zapraszamy wybitnych sportowców, działaczy. W tym roku także pracowaliśmy intensywnie. Myślę, że nasze wybory będą wyborami, które środowisko sportowe przyjmie z aprobatą. Te wyniki są takim podsumowaniem, bo chodzi o to, żeby w dniu dzisiejszym porozmawiać o sporcie, porozmawiać o tym, co się dzieje w Dzierżoniowie i w naszej okolicy z wydarzeniami sportowymi związanego, ale też przede wszystkim o tym, jak dochodzić do tych mistrzowskich wyników, bo to oczywiście jest praca od podstaw, praca od przedszkola, przez szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, kluby sportowe, organizacje pozarządowe. Jaki świat byłby smutny bez sportu? A ten sport jest, istnieje, funkcjonuje i w Dzierżoniowie ma się bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszymy i chcielibyśmy dzisiaj wynagrodzić właśnie tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Szanowni Państwo, chciałem chwilę zająć do mojego wystąpienia, żeby udźwignąć cały stres. Poproszę o pomoc Karolinę Jurczyk i Pawła Juroszka. Wielkie brawa, zapraszamy na scenę. Prezesuję stowarzyszenie od 12 lat i chciałbym powiedzieć, że Dzierżoniów słynie nie tylko z trotylu, który ostatnio wykopano koło Polonii, ale również jako miasto oferujące wielką paletę uprawiania sportu. W dziedzinie mi najbliższej trudno nie zauważyć, jak miasto wiele pomogło pływaniu. Żeby nie przeciągać mojego wystąpienia, chciałem symbolicznie przy pomocy Pawła i Karoliny podziękować panu burmistrzowi, wręczając pamiątkową plakietkę za wieloletnie wsparcie naszej dyscypliny w mieście. Osobowością sportową Dzierżoniowa 2017 roku zostaje pani Sylwia Ganowicz-Kotus. Bardzo się cieszę z dzisiejszego wyróżnienia, które otrzymałam za osobowość sportową. Chciałam podziękować kapitule za zauważenie tych 10 lat pracy, bo w tym roku mija mi 10-lecie działalności społecznej właśnie w WKS Lechii Dzierżoniów jako prezes. No i jest to miłe wyróżnienie na pewno. Pierwsze miejsce w kategorii Inicjatywa Sportowa Dzierżoniowa 2017 zajmuje Daniel Kolinko. Dziękuję bardzo, panie Daniela, panie Kolinko. Panie Danielu, przypominam, że obowiązuje czerwony dywan, przez który trzeba obowiązkowo przejść. Pan Daniel Kolinko zbliża się do nas. Pan Daniel jest wieloletnim prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Indywidualnym osiągnięciem sportowym 2017 roku uznano piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w pływaniu Pawła Juraszka. Gratulacje. Paweł Juraszek, zapraszamy. Paweł Juraszek zajął piąte miejsce podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Zespołowym osiągnięciem sportowym 2017 uznano wysokie miejsce w trzeciej lidze MZKS Lechia Dzierżoniów. Gratulacje. To jest wysokie miejsce drużyny w trzeciej lidze. Najlepszy wynik sportowy byłego województwa wałbrzyskiego.
Szkalski. Długoletni trener piłki ręcznej Lechii Dzierżoniów, a potem Żagiew Dzierżoniów, drużyn męskich. Jego wychowankowie grali w reprezentacji polskiej grup młodzieżowych oraz seniorskich, m.in. Paweł Piwko i Daniel Gałka. To wyróżnienie po pierwsze bardzo mnie zaskoczyło, bo już jestem niemiło starszy facet i po tylu latach pracy, a w sporcie jestem już 50 lat, z małymi przerwami i ktoś jeszcze pamiętał o tym, że coś jeszcze w tym Dzierżoniowie zrobiłem. A robię od 68 roku, kiedy tu przyjechałem z Ząbkowic Śląskich. W związku z tym było to dla mnie wzruszające. Miałem nawet powiedzieć co innego tam, ale po prostu wszystko mi się po prostu pomyliło. Mówiłem to, co aktualnie myślałem. Z wielką radością i taką dumą mogę powiedzieć, że za rok 2017 wyróżnienie otrzymują trzej trenerzy ważnych dyscyplin dla Dzierżoniowa. Pan Mariusz Mazur, czyli kolarstwo. Brawa dla Mariusza. Pan Norbert Warchoł, sporty walki, judo. I pan Zbigniew Soczewski, piłka nożna. Gratulujemy. Zapraszamy na scenę wspaniałych pan Mariusz Mazur, Norbert Warchoł i Zbigniew Soczewski. Sportowym trenerem Dzierżoniowa w 2017 roku został pan Andrzej Wojtal. Wielkie brawa dla pana. Pan Andrzej Wojtal. Zapraszamy pana na scenę. Od początku istnienia klubu pływackiego LKS Dziewiątka Dzierżoniów trener i wychowawca dzieci i młodzieży w pływaniu. Podopieczni trenera Andrzeja Wojtala uczestniczyli w minionym roku w ponad 20 imprezach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, jak i światowej. Na szczególne wyróżnienie zasługują następujący pływacy: Paweł Juraszek, najszybszy pływak w Polsce na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, finalista Mistrzostw Świata oraz Europy, Karolina Jurczyk, uczestniczka Mistrzostw Europy Juniorek oraz mistrzyni Polski na 50 metrów stylem motylkowym i Kacper Deren, specjalizujący się w stylu motylkowym, czołowy pływak w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Cieszy to, że trzecia gala, trzecia nagroda główna, to też satysfakcjonuje. Czuję się doceniony, a zwłaszcza za ubiegły rok. Był bardzo, bardzo udany. Oprócz Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, to chciałem podkreślić, że najbardziej chyba mnie ucieszyło to, że na Mistrzostwach Europy Seniorów w Kopenhadze trójka zawodników z Dziewiątki Dzierżoniów reprezentowała Polskę. Czyli Dominika Sztandera, która w tej chwili pływa już w Juwenii, ale i Karolina Jurczyk i Paweł Juraszek, który generalnie najlepiej wypadł, bo czwarte miejsce w Europie to jest nie byle co. No i dodatkowo jeszcze ten medal brązowy w sztafecie. Nic, tylko marzyć, żeby co roku się coś takiego powtarzało. A w tym roku będzie okazja, bo i będą i Mistrzostwa Europy w Glasgow w lecie, na letnim basenie, na 50-metrowym, no i na krótkim basenie Mistrzostwa Świata w Chinach. No i zobaczymy, jak to będzie. Paweł powinien coraz lepiej występować, bo tak jest zaplanowane. Proszę Państwa, trójka najlepszych sportowców Dzierżoniowa. W plebiscycie na sportowca Dzierżoniowa 2017 trzecie miejsce zajęła Paulina Martyka. Zawodniczka MWLKS Junior Dzierżoniów. Natomiast w plebiscycie na sportowca Dzierżoniowa 2017 drugie miejsce zajęła znów pani, kobieta, Karolina Jurczyk. Zapraszamy na scenę Karolina Jurczyk, zawodniczka LKS Dziewiątki Dzierżoniów, członkini kadry narodowej w pływaniu. Piąta zawodniczka Mistrzostw Europy Juniorek na 50 metrów stylem motylkowym. Triumfatorka zimowych oraz letnich Mistrzostw Polski Juniorek na 50 metrów stylem motylkowym. Uczestniczka Mistrzostw Europy Seniorek, gdzie wraz ze sztafetą 4x50 metrów stylem zmiennym zajęła piąte miejsce. Rekordzistka Polski Juniorek na 50 metrów stylem dowolnym. Ja bym chciała bardzo podziękować Kapitule za przyznanie nagrody. Chciałabym również podziękować mojemu trenerowi oraz moim rodzicom, bez których nie byłoby mnie tutaj. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia za rok, mam nadzieję. Ja myślę, że wszystko jest wiadome, było wiadome chyba wcześniej, bo my, którzy sportem się interesujemy, zajmujemy,
analizujemy te wyniki, wiedzieliśmy, że zwycięzca w tym roku w Dzierżoniowie może być tylko jeden. Natomiast ja w tym momencie, bo już nie będę zabierał głosu, chciałbym bardzo podziękować szczególnie tym sportowcom, których tutaj nie ma dzisiaj, bo proszę Państwa, ci właśnie młodzi ludzie, starsi ludzie, którzy ten sport uprawiają na co dzień, wylewają litry potu, to właśnie jest to, że te osoby doprowadzają do tego, że z tego dużego grona są wyłuszczane takie perełki, które dzisiaj właśnie na tej gali dzierżoniowskiej się pojawiły. No i Szanowni Państwo, z wielką radością, z wielkim szacunkiem, z wielką, wszystkim wielkim, co tylko może być, mogę poinformować, że sportowcem Dzierżoniowa 2017 roku został Paweł Juraszek. Dzierżoniów, specjalizujący się w pływaniu na dystansach 50 metrów stylem dowolnym. Reprezentant Polski na najważniejszych imprezach pływackich. Piąty zawodnik Mistrzostw Świata na 50 metrów stylem dowolnym. Zdobywca brązowego medalu Mistrzostw Europy w sztafecie 4x50 metrów stylem dowolnym. No jest to takie uhonorowanie tej całej ciężkiej pracy. Jak co roku lubię, może nie co roku, ale lubię ludziom często powtarzać, że zazwyczaj kibice widzą te kilka sekund w wodzie, a nikt tak naprawdę nie dostrzega tych wszystkich godzin przepływanych w wodzie, wymęczonej na siłowni i to jest właśnie uhonorowanie tych wszystkich godzin ciężkiej pracy. Komu się podziękować? No na scenie podziękowałem najważniejszym ludziom. Są to fundacje, są to firmy, jest to Urząd Miasta, jest to gmina, które mnie wspierają w tych wszystkich przygotowaniach. Dzięki nim nie muszę się martwić o to, że zabraknie mi środków. Jest to rodzina przede wszystkim, mama, trener, jeden, drugi. No, jest to grono osób, dzięki którym to wszystko w ogóle się kręci. Szczegółowe wyniki znajdą Państwo na naszej stronie www.tvsudecka.pl.